Ojciec Święty Franciszek dotarł do Indonezji. Papież rozpoczął swoją najdłuższą zagraniczną podróż apostolską. To 45. podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka. Myślę, że jest to najdłuższy lot, jaki kiedykolwiek odbyłem. Po 13-godzinnym locie papież dotarł do stolicy Indonezji, Dżakarty. To pierwszy punkt na mapie jego 12-dniowej pielgrzymki po Azji i Pacyfiku. To wielkie wydarzenie dla indonezyjskich katolików, którzy stanowią zdecydowaną mniejszość w tym kraju. Indonezja to kraj o największej na świecie liczbie muzułmanów, ponad 200 milionów. Jestem bardzo dumna i wzruszona, ponieważ jesteśmy w kraju muzułmańskim i nadal odwiedza nas papież, najwyższy przywódca katolicki. Mówiła jedna z sióstr zakonnych posługująca w Indonezji. Z wizyty papieża cieszą się także wierni świeccy. Mam duże nadzieje, że wizyta papieża w Indonezji przyniesie nam błogosławieństwo. Indonezja może stać się lepszym krajem w przyszłości, zwłaszcza aby mogła służyć światowemu pokojowi. Dla wiernych wizyta Ojca Świętego to ogromne wzruszenie. Sama podróż Ojca Świętego do Dżakarty była planowana od kilku lat, ale została opóźniona z powodu pandemii, mówił prezydent Indonezji. Jest to również trzecia wizyta papieska po czcigodnym papieżu Pawle w 1970 roku i czcigodnym papieżu Janie Pawle II w 1989 roku. Tuż po przylocie Ojciec Święty spotkał się w nuncjaturze apostolskiej z grupą uchodźców, sierot i bezdomnych. Na jutro z udziałem Ojca Świętego zaplanowane jest oficjalne wydarzenie, na którym przemówi on do indonezyjskich przywódców politycznych, a w czwartek weźmie udział w międzyreligijnym spotkaniu w największym meczecie w Azji Południowo-Wschodniej. Szczerze mówiąc, wyznaję inną religię, ale przybycie papieża do naszego kraju mi się podoba. To oznacza bycie razem, związek i wzajemny szacunek. To mi się podoba. Nie mam nic przeciwko temu, że przyjeżdża do Indonezji. Celem podróży Ojca Świętego jest umocnienie wiary i lokalnego zakorzenienia katolików, a także nadanie Kościołowi kluczowej roli w prowadzeniu dialogu i budowaniu pokoju w regionie. Mam nadzieję, że w Indonezji zapanuje pokój i radość, zwłaszcza jeśli chodzi o budowanie harmonii między wspólnotami religijnymi i rozwiązywanie innych problemów, które są nam potrzebne. Obecna 12-dniowa podróż papieża to ponad 33 tysiące kilometrów. Potrwa ona do 13 września. W jej trakcie Ojciec Święty dotrze jeszcze do Papui Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru.